Witam w module komunikacja z bazą danych. Otóż cechą platformy Java jest to, że twórcy tej platformy zawsze chcieli tworzyć podejścia uniwersalne, które pozwalają nam się przygotowywać na różne sytuacje, na różne systemy operacyjne. Więc również w przypadku baz danych możemy się spodziewać, że twórcy przygotowali się na coś podobnego. Stworzono całą specyfikację, która się nazywa JDBC, która standaryzuje sposób komunikacji z bazami danych w języku Java. W tym module dokładniej przyjrzymy się podstawowym elementom właśnie tej specyfikacji oraz zrobimy parę przykładów, żeby zobaczyć, jak korzystać z JDBC. Zatem będzie wprowadzenie do tego API. Pokażemy sobie, jak nawiązywać połączenia z bazą danych oraz jak przetwarzać wyniki zapytań. JDBC jest to standard, jest to zestaw interfejsów stworzonych po to, żeby określić, jak twórcy baz danych powinni się przygotować, a w zasadzie dostosować do tego, żeby z ich baz danych można było korzystać w Javie. Zatem mamy dostęp do interfejsów, które określają, jak łączyć się z bazą danych, jak wykonywać zapytania, jak przeglądać wyniki, które są efektem tych zapytań. Teraz, jeżeli twórca bazy danych stworzy odpowiedni tak zwany sterownik, to możemy używać tej bazy danych w aplikacji w języku Java. Mamy dostęp do wielu klas i interfejsów. Pierwszą podstawową klasą w sytuacji, kiedy chcemy używać JDBC, jest klasa Driver Manager. To klasa, która zarządza sterownikami. Jeżeli chcemy uzyskać połączenie z bazą danych, najpierw za pomocą Driver Managera musimy wyciągnąć odpowiednią klasę, w zasadzie odpowiedni obiekt, który właśnie korzystając ze sterownika danej bazy danych umożliwi nam połączenie. Dlatego Driver Manager, jego podstawową metodą jest metoda getConnection. Kiedy mamy connection, obiekt connection, czyli połączenie, następnie musimy przygotować zapytanie. Zapytanie jest reprezentowane przez interfejs statement. Na podstawie tego interfejsu możemy zdefiniować i wykonać zapytanie. Między innymi jedną z dostępnych metod jest metoda executeQuery, która wykonuje zapytanie SQL-owe i wynik zwraca w postaci obiektu typu resultSet. ResultSet jest to pewnego rodzaju kolekcja, w zasadzie nawet bardziej iterator, który pozwala nam się poruszać po zwróconych wynikach. Teraz, jeżeli mamy do czynienia z bardziej złożonymi zapytaniami, to konstruowanie zapytań jest dość trudne i pracochłonne. Musimy na przykład sklejać ze sobą warunki, które występują w zapytaniu. Jeżeli mamy taką sytuację, być może łatwiejszym w użyciu będzie metoda prepareStatement w klasie connection, która stworzy nam obiekt typu prepareStatement. Tym się różni on od zwykłego statement, że możemy parametry umieszczać w specjalny sposób, a mianowicie w zapytaniu, tam gdzie się coś zmienia, umieszczamy znaki zapytania w SQL-u. Wtedy w momencie uruchomienia danego zapytania możemy podstawić konkretne wartości. Używamy do tego metod typu setString, setDate, setInt i ustawiamy wartość, podając numer kolumny, w której ta wartość powinna się znaleźć. Teraz w momencie, kiedy wykonamy zapytanie i dostaniemy wyniki, mamy do dyspozycji obiekt typu resultSet. Ma on charakter iteratora, zatem zazwyczaj przeglądamy go za pomocą pętli while oraz metody next, która jest częścią tego obiektu. Za pomocą next z jednej strony możemy sprawdzić, czy jeszcze są jakieś wiersze, a z drugiej strony, jeżeli są, to dostajemy kolejny wiersz do przetworzenia.
Kiedy mamy bieżący wiersz, na który wskazuje nam result set, za pomocą metod typu getString, getInt możemy pobrać konkretne wartości na podstawie wyniku, który dostaliśmy. Podajemy numer kolumny oraz wtedy dostajemy wynik. Możemy również podać nazwę kolumny. Jedną z metod, o której powinniśmy pamiętać, jest metoda close w klasie resultSet. Zawsze otwarty resultSet powinniśmy zamknąć. Tak samo jak obiekt typu statement i connection, one również powinny być zamknięte po to, aby zasoby nam nie uciekły, żeby były wykorzystane w pełni. Niezamknięte zasoby mogą spowodować, że wykorzystamy wszystkie połączenia z bazą danych. Jak to wygląda, jak z tego korzystać w praktyce? Zobaczmy na przykładzie. Rozpoczynamy pracę z bazami danych w języku Java. Co będzie nam potrzebne? Pierwszą rzeczą będzie oczywiście baza danych. Skoro mamy ćwiczyć pracę z bazami danych. W naszym przypadku wybraliśmy bazę HSQL DB, czyli bazę danych, której nie trzeba instalować, która nie jest serwerem. Ma kilka różnych opcji działania, ale między innymi ma opcję działania w pamięci albo w pliku. I taką właśnie bazę danych wybieramy. Co nam potrzebne, żeby z niej skorzystać? Jar, czyli plik archiwum HSQLDB z bazą danych. Tutaj znajduje się zarówno sterownik, jak i w ogóle cała baza danych. Żeby zobaczyć, jak można nią sterować, będzie nam potrzebny program Run Manager Swing, który jest dołączony z każdą dystrybucją HSQLDB tej bazy, która po prostu uruchamia wizualną formę pracy z bazą danych, czyli interfejs użytkownika. Oto on. Musimy wybrać, w jakim trybie ma pracować baza danych. W naszym przypadku będzie to standalone. I drugą rzecz, którą musimy podać, to ścieżkę do pliku. Ponieważ będziemy zajmowali się lotami, nasz plik będzie się nazywał loty.db. I to będzie plik z danymi w bazie danych. Wciskamy OK. Powstaje baza danych w formie pliku. Jeżeli byśmy chcieli to zobaczyć, tutaj ustawienia są tak spreparowane, żeby baza danych pojawiła się w katalogu data, co widać na załączonym obrazku wyżej, tak, katalog data, oraz powstają pliki loty.db oraz odpowiednie rozszerzenia w zależności od tego, co akurat HSQLDB przechowuje. Ok, zatem mamy czystą bazę. Żebyśmy mogli eksperymentować, przydałyby się dwie rzeczy. Po pierwsze, struktura tej bazy oraz przykładowe dane. Wcześniej przygotowałem skrypt SQL-owy, który tworzy nam trzy tabele. Loty, klienci oraz bilety. Związane oczywiście z rezerwacją biletów. My przede wszystkim będziemy się skupiać na tabeli loty. I loty zawierają m.in. takie informacje jak identyfikator lotu, skąd, dokąd ten lot, data wylotu, cena oraz ilość miejsc w klasie biznes oraz ilość miejsc w klasie ekonomicznej. Wskutek wykonania tego właśnie skryptu otrzymamy wstępnie bazę danych. Wklejam skrypt, uruchamiam w narzędziu Database Manager dedykowanemu właśnie HSQLDB
i powstała nam baza danych, co możemy zobaczyć w ten sposób, że tutaj z lewej strony pojawiły nam się tabele. Bilety, klienci, loty. Nas przede wszystkim interesują loty i wszystkie wcześniej podane pola znajdują się również tutaj. Wstępnie są również przykładowe dane, żeby zobaczyć, że rzeczywiście to się zadziało. Zrobimy prostego selecta. Tak, mamy kilka lotów z Londynu do Nowego Jorku z różnymi datami i z różnymi cenami. OK, i to będzie nasza baza do pracy. Ponieważ HSQLDB jest bazą danych, na której można pracować tylko jedno połączenie w danym momencie, przynajmniej ta wersja plikowa, dlatego tutaj robimy shutdown, execute. Zatem baza danych powinna istnieć. Odłączyliśmy się od tej bazy danych. Zamykamy narzędzie zarządzania bazą danych. Przy okazji możemy zobaczyć, że w plikach baz danych pojawił się trochę większy porządek. To dlatego, że zostały pozamykane pliki tymczasowe. Zatem potencjalnie mamy bazę danych gotową. Drugą rzecz, o którą musimy zadbać, to to, aby sterownik, czyli to, co się znajduje w pliku jar, znalazło się na ścieżce budowania, czyli build path. Zatem prawy przycisk build path i add to build path, co oznacza, krótko mówiąc, że ta biblioteka jest podłączona do naszego projektu, więc możemy z niej korzystać. OK, zatem mamy wstępnie już przygotowane dane, przygotowane informacje. Oczywiście tutaj w przykładzie, którym pokazuję, już odpowiednie pliki są ściągnięte, natomiast nie powinno być większego problemu, żeby korzystając z wyszukiwarki internetowej znaleźć dystrybucję chociażby bazy HSQLDB, pobrać odpowiednie pliki, czy między innymi HSQLDB jar, jak i również znajdziecie tam na pewno tego menadżera bazy danych i będzie można odtworzyć dokładnie to, co dzieje się w tym przypadku. Skrypt SQL-owy można wykorzystać jakiś istniejący, stworzyć sobie go samemu lub oprzeć się o już istniejącą bazę danych, wtedy ten skrypt nie będzie potrzebny. I to, co jeszcze jest częścią naszego projektu, jest to katalog data, w którym lądują pliki naszej bazy danych. Nadszedł czas, żeby napisać fragment kodu, który połączy nam się z bazą danych. Tym samym tworzymy nową klasę. Klasę loty. Test lotów, tak sobie ją na ten moment nazwijmy. Będzie to klasa z metodą main. I w tejże metodzie, w tejże klasie, teraz odbędziemy całą ceremonię potrzebną do nawiązania połączenia z bazą danych. Najpierw używamy class for name. Jest to metoda, w ramach której podajemy nazwę sterownika, ponieważ używamy HSQLDB, nazwa sterownika to jest org HSQLDB JDBC driver. Dla konkretnej bazy danych należy, po prostu szukając w sieci informacji, dowiedzieć się, jak się nazywa, jak konkretnie się nazywa driver, klasa drivera. Class for name wyrzuca wyjątek, dlatego musimy go w jakiś sposób obsłużyć. My użyjemy try i catch oraz print stack trace. I co robi class for name? Powoduje operację taką, że zaczytuje z class path, jeżeli do tej pory nie było używana, właśnie klasa z driverem. Dzięki temu możemy dokonać drugiego kroku, czyli użyć klasy driver manager oraz metody get connection.
I tutaj podajemy parametry. Podstawowe parametry metody getConnection to jest odpowiednio sformułowany URL, ścieżka, która najczęściej jest charakterystyczna dla konkretnej bazy danych. Zatem dla HSQLDB będzie wyglądać ona następująco. Jest taki prefiks, który oznacza, że będziemy korzystać z pliku, a następnie podajemy ścieżkę do bazy danych. Ponieważ nasza baza danych znajduje się w katalogu data, dlatego poprzedzamy ją nazwą data oraz loty DB. I to jest URL do naszej bazy danych. Następnie wpisujemy login, za pomocą którego chcemy się zalogować do bazy danych, połączyć z bazą danych oraz hasło. To są domyślne parametry, które tutaj wpisałem odnośnie bazy HSQLDB. I jeszcze taka informacja, że jak jest sformułowany ten URL, to jest indywidualne dla każdej bazy danych, dla każdego sterownika, dlatego to należy również sprawdzić w sieci, zanim zacznie się z tego korzystać. Efektem zadziałania tej metody getConnection będzie zwrócone connection, czyli połączenie. Ok, sprytnie używając skrótu Alt, Shift i L wyodrębniamy zmienną, która będzie przechowywać connection. Tutaj również jest wyrzucany wyjątek, dlatego dodamy jeszcze jeden do klauzuli try-catch. Kiedy mamy connection, w następnej kolejności możemy wygenerować zapytanie connection. W tym celu używamy metody createStatement. Tak naprawdę w ten sposób stworzymy obiekt, który pozwoli nam zadać odpowiednie zapytanie. Czyli mamy obiekt typu statement. Obiekt typu statement zawiera wiele pomocniczych metod. Możemy sobie zobaczyć i warto też zajrzeć do JavaDoc, aby sprawdzić, co mamy do dyspozycji. Są to m.in. albo można powiedzieć przede wszystkim metody typu execute, execute query, execute update. My będziemy w tej chwili odczytywać informacje, zatem interesuje nas metoda execute query i podajemy SQL-a. Select gwiazdka from loty. Takie zapytanie nas interesuje. Execute query zwraca result set. Obiekt klasy result set. Jest to iterator, który pozwala nam iterować przez kolejne wiersze wyniku. Jak wiemy, wyniki z bazy danych mają formę tabelaryczną, po których możemy się poruszać za pomocą w zasadzie wiersz po wierszu, dlatego tutaj w JDBC zastosowano iterator, który pomaga nam to zrobić. I teraz mamy result set. Jedną z metod na result set jest metoda next, która przesuwa do następnego elementu i sprawdza, a bardziej zwraca wynik, czy jeszcze tak naprawdę jest się gdzie przesuwać. Dlatego bardzo często metoda next jest w części sterującej pętlą. Jeżeli jest coś, no to co możemy zrobić? Chociażby w najprostszej formie wyświetlić. Czyli system out print line. I teraz za pomocą result set możemy odczytać zawartość. Czy na przykład get string i podajemy nazwę kolumny, która nas interesuje. Na przykład jedną z kolumn jest skąd, czyli będziemy mieli informację skąd. Tutaj otworzymy sobie małą ściągę. Proszę, nazwa kolumny skąd i wszystko się zgadza. Następnie możemy zrobić dla zwiększenia czytelności myślnik. Oczywiście drugim parametrem może być dokąd. Kiedy mamy ten wspaniały zestaw, na końcu możemy podać datę getDate. Sprawdźmy, jak data dokładnie się nazywa.
data wylotu. OK, i mamy odpowiedni zestaw. Tutaj jest result set. Dokonujemy poprawek. Ach, jeszcze brakuje nam plusa z konkatenacji. A czego nam tu brakuje? Również plusa nam brakuje z konkatenacji. OK, no to całkiem nieźle. Na koniec wykonamy jeszcze taką ciekawą operację, a mianowicie wykonamy execute i shutdown. Jest to specjalny zabieg w przypadku bazy HSQLDB, który nas upewnia, że baza danych poprawnie zostanie zamknięta po wykonaniu naszego kawałka kodu, bo przypominam, ten wariant, którego używamy, pozwala w danym momencie tylko jednemu klientowi korzystać z bazy danych, więc tutaj musimy bardzo dokładnie to sprawdzać. Zresztą w każdej aplikacji, w każdym systemie musimy dbać o to, żeby zasoby były odpowiednio pozamykane. Później zamykamy obiekt statement i zamykamy obiekt connection. I w ten sposób powinniśmy uzyskać fragment kodu gotowy do zaczytania danych z bazy danych.